Od 1991 roku wspiera ochronę zdrowia, wspomagając wyłącznie publiczne placówki służby zdrowia z regionu, w szczególności Szpital Śląski w Cieszynie. Mowa o Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, która w tym roku świętuje 30 lat swojej społecznej działalności. Z tej okazji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie miała miejsce jubileuszowa uroczystość. Zrobiło się bardzo wiele, jeżeli chodzi o całokształt. Natomiast to nie są pieniądze, które zostały przekazane szpitalowi, żeby się im dobrze pracowało, żeby lekarze mieli lepiej i tak dalej. To są ludzie, to są pieniądze dla społeczeństwa, które spotęgowało to, że społeczeństwo jest lepiej leczone, w lepszych warunkach. Przez te 30 lat, patrząc pod kątem tego, co zostało dokonane, to możemy powiedzieć, że bardzo dużo. Natomiast ostatnie lata pokazują, jaki jest spadek tego, co robimy, jeśli chodzi o finansowanie. Natomiast to, co zostało od początku zrobione, na samym początku, to praktycznie szapoba, ale dalej byśmy jeździli, może już nie teraz, ale do 2000 roku albo do 2000 tam któregoś, jeździlibyśmy na stację dializ do Bielska, do Jastrzębia, tak samo na tomograf i tak dalej. Także to były te lata, które dały to tutaj, że całkowicie się to zmieniło u nas. Pamiętam te dni, jak karetki jeździły z Cieszyna do Jastrzębia czy do Bielska. No było to bardzo ciężkie. Natomiast teraz jest mniej pieniędzy, ale jeżeli się nam coś udaje zrealizować, to my się z tego bardzo cieszymy. 30. To tylko liczba. Ale przez te 30 lat dzięki wsparciu fundacji Cieszyński Szpital wzbogacił się o nowe urządzenia i sprzęt medyczny. Od defibrylatorów, respiratorów, sztucznych nerkach, tomografię, ale możemy też mówić o małych oprzyrządowaniach, takich jak chirurgiczne skalpele czy narzędzia chirurgiczne ostatnio zakupione dla oddziału chirurgicznego. Także tego jest masa. Fundacja nie mogłaby pomagać bez pomocy darczyńców i to właśnie im, osobom indywidualnym, przedstawicielom zaprzyjaźnionych firm, samorządowcom szczególnie dziękowano podczas jubileuszowej uroczystości. To jest miłe, że są ludzie, którzy przekażą coś, żeby coś dobrego zrobić. Oczywiście tutaj musimy też podziękowania złożyć na ręce wszystkich członków zarówno rady, jak i zarządu, byłych i obecnych. Natomiast szczególnie tutaj trzeba wyróżnić panią Helenę Haro, która od samego początku praktycznie istnienia fundacji działa i ona tutaj robi tą główną pracę, bo ona wszędzie chodzi i, powiedzmy sobie tak kolokwialnie, żebrze o te pieniądze. Rok jubileuszowy to czas na podsumowania i podziękowania, ale z pewnością nie czas na odpoczynek. Nowe zbiórki i akcje oraz poszukiwanie wsparcia i darczyńców to niekończąca się społeczna działalność. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.